witam wszystkich serdecznie. Zarówno wszystkie panie, moje drogie, i wszystkich tutaj obecnych panów. Witam serdecznie. Nie bez powodu zaczęłam od nas, od kobiet, bo dzisiaj to my jesteśmy najważniejsze. Zbliża się nasze święto. Już za 2 dni będziemy obchodzić wszystkie kobiety w Polsce, od najmniejszych do najstarszych, Dzień Kobiet. I życzyłabym sobie i wam wszystkim, żebyśmy wykorzystały ten dzień do zabrania głosu. Nawiązując do mojego wystąpienia z soboty, chciałabym, żeby każda z was odważyła się powiedzieć to, co ja powiedziałam, że nie będziemy milczeć, nie będziemy stać za naszymi mężczyznami, tylko będziemy stać zawsze obok, bo też mamy swój głos, mamy swoje zdanie. I głęboko, z całego serca do tego namawiam, wykorzystajmy ten dzień nie tylko po to, żebyśmy się cieszyli z wszystkimi naszymi rodzinami, z tego, że dostaniemy pięknego kwiatka, czekoladki, ale wykorzystajmy ten dzień, żeby nasz głos był słyszany bardziej, mocniej, silniej. Mówmy... Moje drogie, mówmy o swoich problemach. Nie wstydźmy się tego. Wysłuchajmy naszej siostry, mamy, babci, sąsiadki. Pamiętajmy, że każda kobieta obok nas może i ma gorzej niż my. To jest bardzo ważne. Chciałabym, żeby każda z was tutaj obecna była liderką swojego środowiska, swojego domu, swojej rodziny, swojej ulicy, swojego miasta, swojego miasteczka, swojej wsi. Nie bójmy się tego. Ja się odważyłam i życzę wam tego z całego serca. Nawiązując też do tego, co powiedziała pani poseł Urszula Pasławska, wiele też dla nas, z naszą strony zostało zrobione. I dziękuję tutaj z całego serca mojego mężowi, bo nasza Zosia za niedługo pójdzie do żłobka, pójdzie do przedszkola, której jest znacznie więcej. Ja dzięki mojemu mężowi i jego środowisku mogę korzystać z rocznego urlopu macierzyńskiego. Mogę się w pełni poświęcić, ale też nie zamykać się w domu, ale w pełni się realizować. Więc to też jest bardzo ważne. Nie zamykać się w domu. Chciałabym, żebyśmy ten dzień 8 marca też wykorzystały na rozmowę między sobą o naszych problemach, tak jak powiedziałam wcześniej, i myślę, że do mojego głosu przyłączy się również mój mąż, żebyśmy nie bały się badać, nie bały się rozmawiać o swoich chorobach, o swoich problemach zdrowotnych, bo wydaje mi się, że w dalszym ciągu jest to pewnego rodzaju tabu w naszych środowiskach. Chciałabym walczyć ze wszystkich sił o bezpłatną opiekę ginekologiczną, o szybki, łatwy dostęp do ginekologa, o, ja wiem, że to są tematy już bardzo często powtarzane, ale również o mamografię, o badanie szyjki macicy, to są bardzo ważne sprawy, bo tutaj mówimy nie tyle o naszym zdrowiu, ale o naszym życiu. I taki prezent możemy dać naszym córkom, naszym synom właśnie w ten Dniu Kobiet. Badajmy się, mówmy i myślmy o naszym zdrowiu. Ono jest zawsze najważniejsze. Z okazji zbliżającego się święta chciałabym wam życzyć wszystkim zdrowego, pięknego uśmiechu oczywiście, ale też ogromu siły. Dużo siły, mocy do działania, bo przed nami, drogie panie, jest ogrom rzeczy do zrobienia i nie będziemy się bali podnieść głos, krzyczeć, tak jak powiedziałam, o nas, o kobietach, o słabszych, o niepełnosprawnych. I kiedy będzie trzeba, będziemy krzyczeć. Wy będziecie krzyczeć moim głosem i czekam na was, moje drogie, czekam na waszą pomoc i dziękuję serdecznie za każde wsparcie, które od was otrzymałam, za każdą wiadomość, każde ciepłe słowa. Przepraszam, nie zdążyłam jeszcze odpowiedzieć na wszystkie, ale będę się starać ze wszystkich sił. Mam nadzieję, że Zosia też mi pomoże i odezwę się do każdego z was. Dziękuję serdecznie i życzę wszystkiego. Rzeczpospolita jest kobietą i kobiety mają moc i będą ją miały. Dziękuję.